Pana udział na warsztatach? Czy pierwsze Pana takie warsztaty? Ist das Ihre erste Teilnahme hier an dem Workshop? Tak, pierwszy raz, z których jestem zadowolony. Ja, das ist mein erstes Mal und ich bin sehr zufrieden. Co Panu się najbardziej podobało? Was hat Ihnen am besten gefallen? Utrzymałość gospodarstwa, które przeszło 100 lat już istnieje, jest w bardzo dobrym stanie, co w Polsce się to mało zdarza. Also die wichtigste ist der Zustand dieses Dorfmuseums seit 100 Jahren, was in Polen eigentlich sehr schade, sehr selten ist. A jeżeli chodzi o tę część warsztatową? Und wenn wir reden über diese Workshop-Teil, was hat Ihnen dort am besten gefallen? Też jest wszystko zorganizowane, jest w tym wszystko na swoim miejscu, jest stoliki, to wszystko tak po prostu przygotowane jest na super. Alles ist wunderbar, wurde wunderbar organisiert, alles hat seinen Platz, also die Bestühlung, die ganze Organisation, Vorbereitung war alles ausgezeichnet. Czy w Pana miejscowości podobne rzeczy się wykonuje, podobne prace? Bei Ihnen zu Hause, macht man solche Arbeiten auch? U nas tylko tam w Sankowicach, skąd pochodzę, jest tylko jedynie co nową straż mamy, poza tym takiego nic nie ma, nic innego. In meinem Wohnort haben wir nur neue Feuerwehr und das war's. Keine Workshop, keine solche Initiativen. Czy jest jakiś na przykład koło gospodyń wiejskich, czy nie ma? Haben Sie vielleicht solche Frauenkreise bei Ihnen? Mamy koło gospodyń wiejskich przy Straży OSP i należymy do koła jeszcze tu pod Zgorzelec. Pani Jasia Ploranowicz to prowadzi, radna, Samarytanie. Wir haben zwei Kreise, doch. Die Frauenkreis neben, also bei Feuerwehr haben wir auch und Samaritanerkreis haben wir auch. I podejrzewam, że to, co dzisiaj Państwo tutaj nauczyliście się na warsztatach, będziecie mogli wykorzystać u siebie w miejscowości, w kole gospodyń. Also wir glauben, dass was Sie heute hier gelernt haben, während diesem Workshop, werden Sie auch die Möglichkeit haben, das zu nutzen bei diesem Frauenkreis, bei Ihnen zu Hause. Jest tutaj ze mną parę pań z wioski Sanikowice i Gronów sąsiedniej, które na pewno coś przyłożą się do tego, żeby u nas zorganizować to, bo warunki mamy na to. Also heute sind mit mir ein paar Frauen angekommen aus Sawikowice und Gronów, die Orte nebenbei, und die werden bestimmt das nutzen, was sie hier gelernt haben. Okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak się Pani podoba udział w warsztatach? Sagen Sie uns bitte, hat Ihnen gefallen? Warsztaty mi się bardzo podobały. Poznałam, jak się robi wianki, a mam dużo sianka, bo trzymam koniki. To będę robiła teraz chyba dla całej wioski. Also die Workshops haben mir sehr gefallen. Ich habe gelernt, wie man die Kränze macht und ich habe sehr viel Heu zu Hause und ich kann für den ganzen Ort die Kränze jetzt zu machen. Czyli ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu, na nauczenie się czegoś nowego. Also können Sie uns sagen, dass das eine tolle Zeit zu verbringen ist, wenn man ein bisschen freie Zeit haben? Spędzenie czasu jest bardzo fajne. Pośpiewaliśmy piosenki i taka integracja jest. Ludzie, którzy może byli trochę skłóceni, dzisiaj podali sobie rękę. Also wunderbar ist die Integration hier. Die Leute, die bisschen vielleicht Freunde früher nicht waren, wollten wir so sagen. Heute haben sich die Hände gegeben und ist alles in Ordnung. Also das ist wichtig, so Zeit zu verbringen. Czy jest to również poznawanie wspólnej historii obydwu narodów? Ist es auch, können Sie uns sagen, die gemeinsame Geschichte beider Länder kennenzulernen? Tak, na pewno. Poznawanie się dwóch narodów, no i można powiedzieć trzech, bo tutaj jest nawet człowiek pochodzenia czeskiego. Würde ich sagen, doch, zwei Länder, aber auch tschechische, also dritte Land, weil wir haben auch Gast aus Tschechien mit uns heute hier. Czy to, że również można zwiedzić muzeum lokalne, poznać stare zwyczaje, jest dobrym pomysłem? Ist es eine gute Idee, dass man inzwischen die Workshops und die anderen Teile auch die Museum hier besichtigen kann und die Umgebung hier kennenzulernen? Tak, jest piękne muzeum. Nasi przodkowie, moi rodzice tak samo, mieli gospodarstwo i zobaczyłam wiele maszyn, nawet nie wiem niektóre do czego służą. Also das ist eine sehr schöne Idee. Meine Eltern hatten auch so ein Dorfgebäude, wo die sehr viele Maschinen haben. Und was ich jetzt heute gesehen habe, muss ich sagen ehrlich, dass ich bin nicht sicher, wofür alle Maschinen sind. Okay, dziękuję bardzo. Czego Pan się nauczył dzisiaj ciekawego na warsztatach?
Was Schönes haben Sie heute während Workshops gelernt? Nauczyłem się robić wianki, które się wykorzystuje w Adwencie, a również i na stoiki. Ich habe gelernt, die Kränze zu machen, welche man während Advent benutzen kann. Czy takie warsztaty według Pana są potrzebne? Sind solche Workshops Ihrer Meinung nach nützlich? Tak, są potrzebne te warsztaty takie, bo człowiek trochę się chociaż jeszcze w starszych latach nauczy, a poza tym ma możliwość wyjazdu i poznania. Also die Workshops sind sehr, sehr nützlich meiner Meinung nach, weil wir ein bisschen ältere Leute haben die Möglichkeit, von zu Hause sich zu bewegen, andere Leute kennenzulernen und was Neues auch im Leben lernen. Te wszystkie urządzenia, które mamy w tle, zna Pani z życia codziennego? Alle die Geräte, die wir da sehen, kennen Sie aus Alltagsleben? Tak, znam. Które z tych urządzeń było najczęściej w domu używane? Kołowrotek. Ja, also ich kenne alle die Geräte und am meisten zu Hause war der Spinnrad benutzt. Do czego one były używane na co dzień? Wofür haben Sie das benutzt? Do przędzenia wełny owczej i do przędzenia lnu. Also wir haben das für die Schafswolle benutzt und für Leinen auch benutzt. Über solche Projekte, die deutsch-polnische Kultur ein bisschen näher zu bringen. Ich sage mal, das ist für beide Seiten sehr interessant, wie jeder so lebt, kulturell und so familiär, weil jede Kultur hat ja ganz anders als sie aufgebaut. Also ich finde es nicht schlecht. Interessant. Ja. Du merkst das ja durch die Arbeit ständig nur. Das anderes Land, andere Sitten. Uważam, że jest to bardzo potrzebna inicjatywa, dlatego że w każdym kraju żyje się inaczej, każdy kraj różni się kulturowym podejściem chociażby i jako mieszkańcy Görlitz doświadczamy tego na co dzień. Koleżanka tutaj pracuje w Görlitz, powiedziała to poza anteną, z polskimi rodzicami, z polskimi dziećmi. Widać te różnice i takie projekty, które zbliżają tych ludzi, są naprawdę bardzo potrzebne. Haben Sie an solche Projekte schon teilgenommen? Ja, haben wir durch die Imkerei Rotstein sind wir mit polnischen Imker deutsch-polnische Freundschaft. Mhm. Also es ist ja auch interessant, die laden uns immer wieder einmal im Jahr ein und da kennen wir uns die Imkerei und sehen halt auch viel Kulturelles. Also, und das heißt Imkerei Rotstein? Wir Imkerei Rotstein, das steht dort und hat hier, das läuft hier über den Imkerei Rotstein. Und ja, es war immer interessant. Mhm. Und, aber ich weiß jetzt nicht, wie in Polen der Verband ist. Müsste man hier den Imkerchef fragen, ja? Alles klar. No. Państwo uczestniczyli już w takich projektach zorganizowanych przez pszczelarzy tutaj obecnych, którzy również dzisiaj z nami tutaj są. Możliwe były właśnie wycieczki do Polski i poznawanie trochę tej kultury. Państwo nie wiedzą, jak to wygląda z polskiej strony, natomiast już uczestniczyli w takich projektach. Wollen Sie gerne daran teilnehmen, wenn Sie möglich haben? Wenn zeitlich zulässig ist, ja, weil wir sind ziemlich eng eingebunden, weil wir auch eine Metzgerei haben und Hobby-Imkerei und da ist wirklich nicht viel Zeit. Das ist immer das Problem. Da muss man wirklich viel Zeit, also wenn es zeitlich manchmal machbar ist, ist kein Problem. Und zeitlich machbar bedeutet? Ach, schwer zu sagen. Ja, das. Wenn passt, dann passt. Wenn es passt, wenn es nicht passt, dann ist es. Man hat ja zu tun. Sagen, wann es passt und wann nicht. Zapytałam, czy Państwo chętnie uczestniczyliby w takich projektach, gdyby mieli okazję. I odpowiedzieli mi przede wszystkim, że wszystko zależy od czasu, ponieważ oboje są zawodowo aktywni i ciężko nawet powiedzieć, to było moje drugie pytanie, co znaczy odpowiednio czasowo. Jeżeli będzie pasowało, to będą w tym uczestniczyć. Dankeschön. Willkommen. Ich möchte Ihre Meinung kennen, was Sie über solche Projekte, die Kultur, die deutsch-polnische Kultur zusammenzubringen, denken. Na, bist du. Also es ist ganz normal, richtig und wichtig sowas, solche Projekte. Gerade die Kulturen jetzt hier zwischen Deutschland und Polen sind irgendwie abgeflacht, sind abgestumpft. Und das Zusammenleben in der Nation zwischen Jugend und im Alter ist eigentlich ganz wichtig, solche Projekte, sage ich einfach mal so.
bardzo ciekawa odpowiedź, bo pan uważa, że takie projekty są przede wszystkim normalne, potrzebne i pełnią bardzo ważną rolę, ponieważ życie młodych ludzi na terenie Polski i Niemiec, mimo tego, że się różni, powinno być jednak przybliżane ku sobie, żebyśmy byli taką większą wspólnotą. Haben Sie schon an solche Veranstaltungen teilgenommen? Nein, wir hatten noch nie die Gelegenheit oder haben das nie wahrgenommen, sag ich mal. Wir sind auch viel beschäftigt mit unserem großen Garten und hat sich das alles so noch nie ergeben. Państwo, zapytałam, czy państwo kiedykolwiek uczestniczyli w takim projekcie. Nie mieli do tej pory okazji i też trochę kiepsko z czasem jest u nich, ponieważ mają ogromny ogród, którym muszą się zajmować. Und wenn Sie die Gelegenheit haben würden, würden Sie teilnehmen an solchen Veranstaltungen? Ja, wenn wir das auch rechtzeitig erfahren, denke ich mal da. Also wir würden das auch gerne den Enkelkindern, wir haben viele Enkelkinder, dass das eigentlich die Jugend mit übernimmt bei uns. Da fehlt so vieles und es geht so viel im Alltag unter. Es fehlt einfach. Und ich bilde mir ein, das ist ganz wichtig sowas. Gerade der Jugend, das in den kleinen Kindern mit beizubringen. Die sind immer noch gelehriger als die Erwachsenen. Die nehmen das offener auf, würde ich sagen. Zapytałam, czy gdyby państwo mieli okazję, to braliby udział w takich wydarzeniach. Powiedzieli, że gdyby tylko w odpowiednim czasie dowiadywali się o takowych, to bardzo chętnie braliby w nich udział i co więcej, również zapraszaliby swoje liczne, nie tyle potomstwo, co wnuczęta swoje liczne, aby razem w tym uczestniczyć, ponieważ tak dużo w ciągu codziennego życia nam umyka, a jednak dzieci są chłonniejsze w poznawaniu świata, że warto byłoby im również taki kawałek pokazać. Könnten Sie mir sagen, ob man durch Musik solche Kultur, also andere Kultur auch kennenlernen kann. Ist das möglich mit Musik? Also bin ich überzeugt davon. Musik ist ja eigentlich alles im Leben jetzt. Ohne Musik und den Klängen geht der Mensch unter. Das fehlt einfach. Verkümmert das Herz, würde ich sagen. Das ist ganz wichtig, Musik. Aber also, ist es möglich, die andere Kultur durch Musik kennenzulernen? Ja. Ja? Denke ich doch. Also. Zapytałam, czy możliwe jest poznanie kultury przez muzykę, jaką ona prezentuje. Owszem, pan powiedział, że w ogóle życie bez muzyki jest strasznie puste. Muzyka jest wszystkim. Jeżeli jej nie ma, coś bardzo nam w życiu ucieka. I jest to zdaniem pana możliwe, żeby właśnie poprzez muzykę, poprzez inne rytmy poznać też inną kulturę. Herzlichen Dank. Bardzo schön. Alles klar. Konradzie, powiedz, czy potrzebne są takie projekty jak dzisiaj? Könntest du uns bitte sagen, ob solche Projekte wie heute nützlich sind? Jak najbardziej są potrzebne. To pokazuje nasza historia, to pokazują obecne czasy, które integrują świat ze sobą. A historia pokazuje, że były kiedyś granice i było ciężko. Czyli szczególnie my na przykład i Niemcy mamy dosyć burzliwą historię. I jak najbardziej powinno się integrować nas ze sobą. Also solche Projekte sind sehr, sehr nützlich, weil, wie Geschichte zeigt, früher waren die Grenzen und mit Grenzen war sehr schwer und unsere Geschichte hat mit Deutschland verbunden, war auch schlecht und schwer, würde ich sagen. Ohne Grenzen oder mit kleinen Grenzen, es ist ein bisschen besser zu leben und solche Projekte das auch machen sollen, um ein bisschen mehr Spaß im Leben zu haben, ohne Grenzen. Czy jako zespół często występujecie po stronie niemieckiej lub gdzieś w innych krajach? Also als eine Musikgruppe auftreten Sie sehr oft im Ausland, in Deutschland zum Beispiel? Oczywiście, bardzo dużo występujemy w różnych krajach, w Polsce, w Niemczech. Ja już od 15 lat powiedzmy jeżdżę dużo, ponieważ nawet w 2002 nagrałem płytę w Niemczech, która nigdy się w Polsce nie pokazała. Grałem w wielu ważnych salach koncertowych w Niemczech i po całym świecie. No, ważną rzeczą jest to, że muzyka jest językiem ponad językami, czyli nieraz się zdarza, że na przykład gram z Afrykańcem z Senegalu, czy chociażby płytę zrobiliśmy z Hindusami i nie trzeba było z nimi rozmawiać. Muzyka po prostu robi to sama za siebie. Also wir haben sehr viel durch ganze Europa gereist und in ganze Welt auch. Wir haben eigentlich in 2002 eine Platte aufgemacht, eine CD-Platte aufgemacht, hat aber in Polen nicht erschienen. Sehr wichtig ist, dass
wenn man die Konzerte macht, so wie ich das gemacht habe, in sehr vielen Konzertsälen in Europa, in Deutschland auch, sehr wichtig ist, dass man soll nicht vergessen, dass die Musik besser Sprache als andere Sprache ist. Ich habe zum Beispiel mit dem Afrikaner aus Senegal gespielt. Wir haben zusammen nicht geredet natürlich, aber die Musik hat uns verbunden. Czy obecnie te różnice, które były do tej pory między narodami, między polskim a niemieckim, czy one się zacierają dzięki takim projektom według Ciebie, tak jak występujesz, prawda, na scenach? Kannst du uns sagen, ob heutzutage solche Projekte, wie wir jetzt haben, an welche du teilnehmen wirst, können die Grenzen einfach flatt machen, würde ich sagen, und die Leute, die Menschen verbinden? Ist das hilfbar, die Musik damit? Oczywiście, jak najbardziej. Uważam, że trzeba coś zobaczyć z bliska. Kiedyś nam się wydawało, że Niemiec to jest taki ktoś, kto biega w płaszczu z dziwnym hełmem i strzela do nas. Oczywiście to są stereotypy. Często jest tak, że jak się nam wydaje, że na przykład człowiek o innym kolorze skóry jest dziwny, nie? Wystarczy ich poznać, zintegrować się i zobaczyć, że to są często ludzie dużo bardziej wartościowi niż ci, którzy są na przykład naszym sąsiadem. Takim w klatce, nie sąsiadem krajowym. Also solche Projekte helfen, andere Kultur ein bisschen näher kennenzulernen. Es ist sehr wichtig, alles hautnah zu sehen, zu fühlen, weil zum Beispiel früher haben wir über deutsche Leute so gedacht, dass die laufen im Helm und die schießen und das war's. Jetzt wissen wir, das sieht komplett wie anders aus und zum Beispiel über solche Leute, die wir nicht kennen, die nicht unsere Nachbarn sind, denken wir, dass die sind verwirrt oder was. Und wenn wir die Leute ein bisschen näher kennenlernen, können wir sicher sein, am meisten, dass die sind mehr freundlich als unsere Nachbarn, die wir zum Beispiel in unserem Wohnblock haben. Herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen fragen, was Sie denken über solche Projekte, die durch Kultur, also durch Musik würde ich sagen, auch die Kultur zwischen Deutschland und Polen ein bisschen näher zeigen. Finde ich eine sehr gute Sache, weil es gerade durch solche Projekte die Kulturen sehr gut vereint werden. Pani uważa, że to są bardzo, bardzo dobre i bardzo przydatne inicjatywy, które właśnie takie kultury łączą i pokazują obojgu narodów. Haben Sie schon früher an solche Veranstaltungen teilgenommen? Nein. Pani nie brała udziału wcześniej w takich wydarzeniach, bo właśnie o to spytałam. Teraz spytam, czy gdyby miała możliwość, to brałaby udział właśnie w takich wydarzeniach. Und wenn Sie die Gelegenheit haben? Um an solche Projekte teilzunehmen. Würden Sie das machen mit Ihrer Familie? Ja, finde ich generell, wie gesagt, eine sehr gute Sache. Gerade auch in unserem Alter ist es wichtig, dass man das hegt und pflegt. Pani bardzo chętnie wraz ze swoją rodziną wzięłaby udział po to, żeby uchwycić ten moment właśnie w swoim życiu i wziąć udział w takim projekcie. Was möchten Sie während solche Projekt zu erleben? Co chciałaby Pani przeżyć podczas takiego projektu? Dass man von den verschiedenen Kulturen einen Einblick hat, wie die Menschen leben, früher und heute, das ist, finde ich, sehr wichtig. Najważniejsze byłoby poznanie sposobów, w jakich ci ludzie z różnych kultur, które są akurat prezentowane poprzez taki projekt, żyli wcześniej i żyją teraz. To jest zdaniem Pani bardzo ważne. Und was denken Sie über Musik? Ist es möglich, durch Musik andere Kultur kennenzulernen? Ja. Finde ich einen entscheidenden Vorteil, weil gerade die Sprache ist immer noch so eine Hemmschwelle, wo die Musik das doch eher verbindet. Zapytałam, czy poprzez muzykę również można poznać kulturę sąsiadów, ale nie tylko, inną po prostu kulturę. Pani odpowiedziała, że tak, że jest to jak najbardziej możliwe, bo muzyka też toruje te drogi do poznania. Und mit dem Essen. Ja, mit dem Essen auch, ja. Haben Sie schon polnisches Essen gekostet, Bigos zum Beispiel oder Sauermehlsuppe? Ja. Haben wir gekostet und schmeckt sehr gut. Okay. Herzlichen Dank. Dankeschön, war sehr nett. Zapytałam, czy pani uważa, że również poprzez kulinaria można poznać kulturę inną? Jak najbardziej jest to możliwe. Pani próbowała zarówno bigosu, jak i żurku, który również u nas można skosztować. Dziękuję.
Chciałabym zapytać, czy zdaniem Pani projekty, które łączą polską i niemiecką kulturę, są potrzebne? Ich würde Ihnen gerne fragen, ob solche Projekte, die polnische und deutsche Kultur zusammenbringen, nützlich sind. Das ist sehr, sehr gut. Ich finde das ganz, ganz nützlich. Pani uważa, że takie projekty są bardzo potrzebne. Und können Sie uns in ein paar Wörter sagen, warum? Weil wir Nachbarn sind und eigentlich zusammenwachsen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns verstehen. Poprosiłam o rozwinięcie, dlaczego takie projekty są potrzebne. Pani powiedziała coś pięknego, że jesteśmy sąsiadami i razem powinniśmy dorastać, powinniśmy się rozwijać. Dlatego takie projekty są właśnie potrzebne. Und haben Sie an solche Projekte schon früher teilgenommen? Nein, noch nicht. Pani nie brała jeszcze udziału w takich projektach wcześniej, właśnie o to zapytałam. Teraz pytam, czy gdyby miała możliwość, to wzięłaby w nich udział. Und wenn Sie die Gelegenheit haben, in der Zukunft an solche Projekte teilzunehmen, würden Sie das machen? Ja, gerne. Würde ich gerne teilnehmen. Und was möchten Sie gerne während so ein Projekt zu erleben? Ich würde ganz gerne die Handwerkskunst ein bisschen fördern wollen oder miterleben wollen. Zapytałam, czy gdyby miała Pani możliwość w przyszłości skorzystania z takiego, z udziału w takim projekcie, to czy by to zrobiła? Jak najbardziej tak. Oczekiwania co do takiego wydarzenia spełniamy już, można powiedzieć, gdyż Pani chciałaby poznać rzemiosło i sztukę ludową, czego właśnie u nas można doświadczyć. Und Ihre Meinung nach Musik würde ich jetzt kennenlernen. Also denken Sie, dass durch Musik können die zwei Länder verbinden sein? Ja, sicher. Sicher, die Musik verbindet auch ganz sehr. Doch. Na pytanie, czy możliwe jest połączenie narodów przez muzykę, Pani odpowiedziała, że jak najbardziej.